Rok 2016 zbliża się ku końcowi. Na pewno będzie to rok, który zapamiętamy z uwagi na dość dynamiczny i nieoczekiwany zwrot akcji. Pierwsza kwestia to oczywiście nieoczekiwany wynik referendum dotyczącego Brexitu. Następnie cały świat żył wyborami w Stanach Zjednoczonych i też dość nieoczekiwany wynik tych wyborów. Prezydentem elektem zostaje kandydat republikanów Donald Trump. E, zaraz, po wyniku, e, zaraz po ogłoszeniu e, wyniku wyborów e, na rynku e, zaczęło się dziać to, co, czego wszyscy się spodziewali, to znaczy lekki odwrót kapitału z rynków finansowych e, i dynamiczny wzrost wartości złota na giełdzie. Ale trwało to krócej niż wszyscy się spodziewali. Tak naprawdę zaraz po kilkudziesięciu godzinach wszystko wraca do normy, by następnie powodować, że dolar amerykański umacnia się w stosunku do wszystkich kluczowych walut, a rynki finansowe przeżywają kolejny renesans, a złoto zaczyna być w odwrocie. Z punktu widzenia polskiego inwestora po raz kolejny okazało się, że posiadacz złota jest w pewnym sensie wygranym. Polski złoty Osłabia się w stosunku do głównych walut, w czym nie pomaga oczywiście kwestia dość słabych danych z polskiej gospodarki. Osłabia się w stosunku do głównych walut, w tym do dolara amerykańskiego, w którym de facto złoto jest notowane na giełdzie. E, okazuje się, że ten, który ma część swoich aktywów ulokowanych w złocie, ogranicza stratę na ewentualnej wymianie kursowej pomiędzy złotówką a dolarem amerykańskim. Nawet pomimo tego, że w samym dolarze amerykańskim złoto na pewno dzisiaj jest poniżej wartości, których wszyscy się po wyborach w Stanach Zjednoczonych spodziewaliśmy. Posiadacze złota, bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, zawsze są w uprzywilejowanej sytuacji. Zwróćmy uwagę, że złoto już wielokrotnie pokazało, że doskonale spełnia się jako aktywo, które zabezpiecza wypracowany kapitał czy nasze oszczędności w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu i w czasach niepewności, a chyba w takich bez wątpienia przyszło nam w dniu dzisiejszym funkcjonować.